Precyzyjnie wykonywane stałe fragmenty gry, 6 asyst i trzy gole. To piłkarskie referencje Barego Daglasa z minionych rozgrywek ligowych. Lewy obrońca Kolejorza przed startem nowego sezonu wciąż zachowuje mistrzowską dyspozycję, zwłaszcza w ofensywie. W sparingach rozegranych podczas zgrupowania w Gniewinie Szkot asystował przy czterech spośród siedmiu zdobytych przez Lecha bramek. Sam do indywidualnych statystyk podchodzi jednak z dystansem. Tak długo jak drużyna wygrywa, nieważne jest jak zdobywamy bramki i kto asystuje. Fajnie byłoby zrobić to w meczu Super Puchar, ale najważniejsze jest zwycięstwo zespołu. Z dystansem Barry Douglas podchodzi również do opinii stwierdzających, że piątkowy mecz o Super Puchar zostanie potraktowany ulgowo z racji nadchodzącego spotkania kwalifikacji Ligi Mistrzów. Najważniejszy jest mecz z Legią, bo to najbliższe spotkanie. Skupiamy się na pojedynczych starciach. Teraz koncentrujemy się na meczu z Legią i tylko na nim. W dotychczasowych meczach przeciw kolegi Barry Douglas radził sobie ze zmiennym szczęściem. Jednak to jego gol z rzutu wolnego strzelony wojskowym przy Bułgarskiej w kwietniu zapoczątkował marsz kolejorza po wyczekane mistrzostwo. W piątek liczymy na powtórkę.